Pani, witam Was serdecznie. Dziś spotykamy się na live z uczestniczką naszego kursu prowadzenia warsztatów rękodzieła. Słuchajcie, za chwileczkę będzie tutaj ze mną. Dzisiaj chcemy pogadać o tym, że to dosłownie ostatni moment, żeby zaopiekować się, podrasować swoją ofertę warsztatową albo zabrać się za swoją ofertę warsztatową. Słuchajcie, idzie listopad, grudzień, za chwilę już na oficjalu będzie można gadać o świętach, a jak święta, to handmade. Jak handmade, to warsztaty i rękodzieło, które chcemy kupować na prezent. Słuchajcie, coraz częściej wybieramy jednak tą opcję, aby zrobić prezenty dla najbliższych, choćby najdrobniejsze upominki. I tu całe na biało wchodzą warsztaty, rękodzieła. Słuchajcie, w Oplotki od dawna, już właściwie od marca, kiedy powstał, aż dziwne, dopiero w marcu tego roku, powstał flagowy kurs, słuchajcie, prowadzenia warsztatów rękodzieła. My tutaj wspieramy w tym, żeby te warsztaty robić z głową, żeby nie tylko mieć z nich przyjemność, bo to niewątpliwie mamy jako rękodzielnicy, ale też myśleć o nich w kategoriach rozwijania swojego biznesu rękodzielniczego, świadomego takiego dbania o swoją markę rękodzielniczą, wykorzystywania tych warsztatów jako taki kanał sprzedaży produktów i wiele, wiele innych pomysłów na to, jak warsztaty rękodzieła możemy wykorzystać na co dzień albo wprowadzić jako dodatkowy strumień przychodów w swojej działalności. Słuchajcie, ze mną będzie dzisiaj Maria z Motando. Widzę, że już jesteś, kochana. Zobacz na tą kamerkę, tam jest taka kamerka z plusikiem. Kliknij tam, będę Cię mogła dodać jako gościa. Ja, słuchajcie, dzisiaj będę przepytywać uczestniczkę naszego kursu. Dlaczego? Ponieważ też prowadzi warsztaty na Wool Fashion, słuchajcie, na dużych targach, sama zajmuje się dziewiarstwem, sama też jakby propaguje tego bakcyla rękodzieła, zaraża nim. Wczoraj na pokładzie naszego kursu miałyśmy super dyskusję właśnie o tym, co przydatnego wzięła dla siebie z kursu, pomimo że to nie jest jakby pierwszy raz, kiedy prowadzi swoje warsztaty i trochę chciałam ją poprosić, żeby poopowiadała Wam o tym, jak jest na pokładzie, jak jest od środka. A jaka w tym wartość? No słuchajcie, jeżeli sprzedajecie rękodzieło, jeżeli prowadzicie jakby działalność zorganizowaną w oparciu o rękodzieło, to warsztaty, zwłaszcza teraz przed świętami, to może być taki moment, kiedy możecie spróbować, bo rzeczywiście więcej ludzi na te warsztaty chodzi, choćby ze względu na święta. A jeżeli od dawna się zastanawiacie, kurczę, coś kuleje, gdzieś tam te przychody nie są takie zadowalające, zwłaszcza jeżeli sprzedajecie produkty, to warsztaty mogą być tym sposobem na taką dywersyfikację przychodów i dodanie kolejnego strumienia poprzez prowadzenie warsztatów, też trochę takie ożywienie swojej marki. I dla mnie nie ma lepszego momentu jak teraz, kiedy mamy promocję na kurs w takiej postaci, że dodaję tam też takie spotkania na żywo, ja sama je prowadzę, ale też uczestniczki kursu po prostu są na tych Zoomach na żywo i po prostu łatwiej jest zmobilizować się do tego, żeby pooglądać te materiały o tym, jak sobie ogarnąć regulamin warsztatu, jak sobie lepiej tą wycenę zrobić, jak komunikować wartość warsztatu, jak go promować, czy w ogóle się zdecydować na takie stacjonarne, czy bardziej te online'owe, czy może jakoś próbować łączyć te światy. Naprawdę możliwości jest tak wiele, że ja zachęcam tak naprawdę każdego, kto dotknął branży handmade, żeby zajrzeć na pokład tego kursu, bo na pewno znajdziecie tam masę merytorycznej wiedzy, ale z drugiej strony też znajdziecie świetne źródło współpracy i budowania wspólnych projektów. Ja już teraz widzę, że dziewczyny tam się nawzajem zapraszają na warsztaty do swoich pracowni, ktoś otworzył pracownię, potrzebuje prowadzących. Bardzo fajne współprace tam się budują. Także niezależnie, czy już od dawna to robicie, czy dopiero zaczynacie, to jest takie miejsce, że jeżeli chodzą Wam po głowie warsztaty rękodzieła, to nie ma lepszego momentu niż teraz i nie ma po prostu takiej wymówki, która by sprawiła, że stwierdzicie, to nie dla mnie. Lepiej sprawdzić, czy rzeczywiście nie, a nie ma lepszego miejsca niż właśnie tam. Słuchajcie, tak, matko i córko, nie mogę znaleźć tej kamerki. Zobacz, kochana, jak jesteś na live'ie, możliwe jest tak, że na przykład nie widzisz komentarzy. Jak sobie gdzieś tutaj paluszkiem dotkniesz, to zobacz, na dole masz to miejsce do wpisywania komentarzy i obok od razu jest taka kamerka z plusikiem. Poczekaj, ja może spróbuję to zrobić też od swojej strony. Zaproś do dołączenia. Zaraz spróbujemy. O, spróbuję. Mi powiedziało, Aga, to mój pierwszy live. Bo słuchajcie, dla mnie to też jest taka wielka przyjemność zapraszać takie osoby, które może trochę nie są tak mocno widoczne w online.
jak my tutaj w oplotki, ale to jakby to nie sprawia, że tej działalności nie ma, że ona się dzieje w realnym świecie, więc dla mnie to jest taki wielki przywilej, że mogę was tutaj pokazywać naszej społeczności. Właśnie mam nadzieję, że skoczycie dzięki temu do Marii i też ją troszkę odkryjecie dla siebie. Maria, zobacz, czy coś działa, czy tam jakieś powiadomienie ci wyskoczyło, że możesz dołączyć, słuchaj, może się uda. Czasami jak to się nie udaje, to warto wyjść i wejść, słuchajcie. Ja się śmieję, bo my wczoraj też dyskutowałyśmy właśnie na naszym live'ie w kursie. No i Maria, słuchajcie, nie wiem, czy wam mogę też tak przedstawiać, ale Maria jest dla mnie takim przykładem osoby, która bardzo fajnie podąża za tymi trendami. Odkryła, że po prostu jest dużo osób, które gdzieś tam interesują się szydełkowaniem, drutami. To myślę nie dziwota, wielu z nas tutaj, wiele z nas to jest dziewiarkami. Już tak trochę zawodowo. Natomiast ciągle niepopularne jest szydełko tunezyjskie, tak? Czyli ostatnio też Maria mówiła o entrelaku, tak? To są takie techniki, które nie są tak domyślne, tak popularne jak po prostu szydełkowanie czy druty. I tutaj Maria bardzo fajnie wyczuła to, zobaczyła, że wiele osób chciałoby się tego uczyć i też z tych technik takich niepopularnych zaczęła prowadzić warsztaty. I słuchajcie, one odniosły świetny sukces, więc tutaj chcę wam trochę tak sprzedać patent, że zobaczcie, ta branża się bardzo rozwija, bardzo profesjonalizuje. Wiele z nas też w naszej ścieżce gdzieś tutaj zaczyna szukać nowych inspiracji, bo też chcemy się rozwijać jako artystki i fajnie można to poukładać jakby w tą ścieżkę taką biznesową, żeby rzeczywiście robić to z głową. Udało się, Tak, jesteśmy. udało się, ale jestem przez telefon, a nie przez komputer, tak jak chciałam. Ale okej, najważniejsze, że jestem. Tak, więc to ja przyznam się, że ja zawsze robię przez telefon, nawet nie wiem, czy z komputera można, ale to też wiemy, że że lepiej rzeczywiście z telefonu, najważniejsze, że jesteś z nami. Poczekajcie, może wyciszę ten telefon. Ek, Jakoś ustawić, żeby mnie nie było. Dobra, będę go trzymać. Okej, super, dobra. jesteśmy. Maria, jakbyś mogła trochę poopowiadać, bo już dziewczynom troszkę poopowiadałam, też tak trochę zdradziłam, o czym wczoraj rozmawiałyśmy, ale jakbyś mogła, tak wiesz, dla tych osób, które cię nie znają, o sobie opowiedzieć i oczywiście zaraz zanurkujemy do tego tematu, wiesz, prowadzenia warsztatów, bo przepiękne refleksje, którymi się podzieliłaś, myślę, że to taka wartościowa rzecz, którą dziewczyny też mogą posłuchać, bez takiego wierzę, że oret, teraz zdradzamy jakieś sekrety z zaplecza kursu. Jasne. Dobra, to powiem w pierwszej kolejności w ogóle, jak powstało Motando, bo to jest no, dla mnie historia ważna, a być może dla Was będzie w jakimś stopniu inspirująca albo doda Wam odwagi. Motando powstało 10 lat temu, kiedy pierwszy raz zarobiłam pieniądze za to, co zrobiłam. Wymyśliłam nazwę i te pieniądze, które zarobiłam, to był pierwszy raz, słuchajcie, kiedy ktoś chciał zapłacić za coś, co ja zrobiłam, takie pieniądze, które mi się wtedy wydawały w ogóle absolutnie niewyobrażalne. Ja teraz to wiem, że to i tak było 2 razy albo 3 za mało, ale postanowiłam, że te pieniądze przeznaczę na inwestycje w Motando, czyli po pierwsze wymyśliłam nazwę, po drugie zamówiłam logo, a po trzecie zrobiłam sobie po tym, jak już miałam to logo, stempel. I ja się dzierganiem zajmowałam od zawsze, od kiedy pamiętam, miałam 6 lat, jak zaczęłam robić na drutach. I to Motando sobie tak funkcjonowało, że po prostu jak sobie coś tam zrobiłam, no to już miałam co pokazać pod swoją własną nazwą. Ale 5 lat później zdarzyło się tak, że praca w korporacji mnie postawiła pod ścianą. Zrezygnowałam z tej pracy, postawiłam wszystko na jedną kartę. Tak. Dostałam dofinansowanie z Unii i otworzyłam firmę. I pierwszy raz, jak pojechałam na Wool Fashion, to poszłam, słuchajcie, na warsztaty z Agnieszką, ona pewnie tego nie pamięta, które dotyczyły wyceny rękodzieła. No i tam przedstawiałyśmy się i słuchajcie, ja taka po prostu dumna z siebie, Agnieszka pyta, czym się zajmujecie? A ja mówię, no ja się zajmuję, w ogóle tutaj dziergam, sklep otwieram z włóczkami, warsztaty będę prowadzić, szyć ciuchy recyklingowe, w ogóle milion rzeczy będę robić w tej firmie swojej. I Agnieszka wtedy tak powiedziała, no fajnie, fajnie, ale wiecie, trudno jest zapamiętać osobę, która zajmuje się wszystkim i chce złapać 1000 srok za ogon, a łatwiej jest zapamiętać taką, która się w czymś wyspecjalizuje. No i nie trzeba było dużo czasu, żeby się okazało,
okazało, że te wszystkie inne nogi tego mojego biznesu, na którym on miał stać, się powyłamywały, tak? Bo były po prostu nieefektywne. I okazało się, że tak naprawdę najwięcej radości i pieniędzy też mam z prowadzenia warsztatów, bo to działa trochę na takiej zasadzie, że lepiej jest mieć po złotówce ze 100 biznesów niż 100 z jednego biznesu, nie? No i to może zabrzmi tak trochę instrumentalnie, ale taka jest prawda, że na warsztatach, prowadząc warsztaty, każda z osób, która do niego przychodzi, to jest ten jeden biznes, który zostawia tę swoją jedną złotówkę. Tak. A ilość pracy i nakład pracy, którą ja muszę wykonać, żeby przygotować się do warsztatów, żeby zrobić próbki, przygotować materiały, opracować scenariusz i tak dalej, to jest jedna praca, tak? Czyli ja za jednym razem wykonuję dla tych 100 biznesów wykonuję jedną pracę. I ja uwielbiam robić rzeczy na zamówienie, natomiast w tym momencie to jest już dla mnie zabawa. Ta wisienka na torcie, że ja mogę się pochwalić tym, że patrzcie, wow, zrobiłam coś fajnego. Natomiast no, warsztaty są, no to jest ten strzał w dziesiątkę, tak? Wydaje mi się, że to jest to, na czym ja się będę koncentrować. No tym bardziej, że właśnie teraz kurs, który jest świetnym procesem. Nie wiem, czy powtarzać też te rzeczy, o których wczoraj gadałyśmy. Śmiało opowiadam. Ja wiesz co, wtrącę się, bo patrzę, że dziewczyny dołączają. Też dziewczyny, jak macie pytania, to jest świetna okazja, słuchajcie, bo ja specjalnie zaprosiłam Marię, bo ona jest jakby w kursie i wiecie, mi jest łatwo opowiadać o kursie, ale ja zawsze będę tą osobą, która wam go będzie zachwalać, bo ja go stworzyłam. Ale dla mnie taką bardzo cenną możliwością, ja dlatego to robię, dlatego zapraszam uczestniczki tutaj do live'u, bo wy możecie takie zadać pytanie, że powie wam to ktoś, kto faktycznie jest po tej drugiej stronie, korzysta z tego kursu. Ja inaczej o nim myślę jako osoba, która chce przeprowadzić przez jakiś proces, a inaczej się go odbiera, jak się jest po drugiej stronie, hej, ja jestem w tym momencie, gdzie potrzebuję konkretnego wsparcia, bo jestem w konkretnym miejscu swojego rozwoju, więc wielkie dzięki, ja będę ci mega wdzięczna, jak wiesz, podzielisz się właśnie tym, co masz ochotę powiedzieć, bo wiadomo, inaczej się dyskutuje, jak jesteśmy na zamkniętym live'ie w kursie, to też sobie pozwalamy, wiecie, no na większą intymność, tak, bebechami biznesu się też po prostu inaczej człowiek dzieli, ale wszystko, co czujesz, że wiesz, dla ciebie jest okej, okay, żeby się podzielić tu z dziewczynami. My tego live'a, słuchajcie, zapiszemy, więc ja też się postaram, żeby wiecie, jak ktoś się pyta o kurs, to ja wolę do takiego live'a odesłać, żeby usłyszał od kogoś, kto jest na pokładzie. A dla mnie twoje zdanie jest cenne, bo często mam takie pytania, czy to jest kurs dla początkujących, czy dla zaawansowanych. I ja mówię dla każdego. I to trochę takie jest, wiecie, wbrew tej regule, że jak dla każdego, to dla nikogo. Ale ja mówię, że tutaj osoby, które są początkujące, tak naprawdę są razem z osobami, które już od dawna warsztaty prowadziły, bo to nie jest tak, że to jest, wiecie, proces linearny, nauczę się, odhaczone, cześć. Tylko my się cały czas rozwijamy w tym, jak to robimy. Bardziej świadomie podejmujemy niektóre decyzje, bardziej dopieszczamy swoje scenariusze, albo idziemy w jakimś kierunku bardziej rozwojowym, bardziej właśnie merytorycznym, rękodzielniczo. To jest tyle dróg, że to jest kurs właśnie i dla osób, które pierwszy raz chcą zrobić warsztat, bo akurat idą święta i chcę przydłubać trochę do budżetu domowego na święta, ale też dla tych osób, które od lat już robią warsztaty i czasami trochę nudzi nas to, że robimy to ciągle tak samo i chcemy coś nowego, chcemy wprowadzić jakąś modyfikację. Także będę ci wdzięczna, jak się podzielisz, bo ty też już warsztaty prowadzisz, też mogłabym powiedzieć, wiesz, jakby siedzisz w branży dziewiarskiej nie od wczoraj, więc dla mnie też ta perspektywa jest bardzo cenna po prostu. Ja się w ogóle bardzo cieszę, bo widzę, że tutaj uczestniczki moich warsztatów uczestniczą w tym live'ie, bo widzę, jest tylko moje handmade, szydełkowa kawa, także dziewczyny też już na moich warsztatach były, więc może też będą chciały coś powiedzieć. Dla mnie bardzo fajną rzeczą w tych warsztatach jest to, że jako osoba, która no już te warsztaty prowadzi, mogę powiedzieć, że mam doświadczenie, to pozwoliło mi to poukładać te wszystkie rzeczy, którymi ja dysponowałam wcześniej, w taką spójną, fajną, spójną całość. Tak? Tak. Pozwoliły mi zauważyć, w których miejscach jest opcja i potencjał rozwoju, a w których, na których miejscach już nie muszę się skupiać. Tak? Może niepotrzebnie po prostu nie dawać pary w gwizdek. Nie skupiać się na rzeczach, które już idą ok, a poświęcić swój czas na te obszary, na te rejony, które naprawdę można jeszcze poprawić. Tak? Dla mnie jest bardzo ważne to, żeby na tych moich warsztatach wszystkie uczestniczki, uczestnik mi się jeszcze nie trafił, ale liczę na to, że przyjdzie też taki czas,
żeby one się czuły zaopiekowane, tak? Żeby one wiedziały, że nie tylko zainwestowały swoje pieniądze, ale też inwestują swój czas, tak? I wczoraj mówiłam o tym, że ja czuję ciężar tego, że każda uczestniczka warsztatu obdarza mnie ogromnym kredytem zaufania. I ja najgorsze, co bym mogła usłyszeć, to to, że tego kredytu nie spłaciłam po prostu. I mam nadzieję, że teraz po przybyciu kursu, po tym jak już jestem w stanie też trochę spojrzeć na to z boku, z perspektywy, tak, bo wiadomo, że my jesteśmy wszystkie bardzo zaangażowane w to, że to są w ogóle wielkie emocje, prowadzenie warsztatów, te spotkania, fajnie, że ludzie się zapisują i tak dalej, ale też trzeba mieć trochę takiego podejścia właśnie z boku, tak? I dla mnie w tych modułach, które znajdują się w kursie, znalazło się kilka naprawdę bardzo ważnych tematów, które ja sobie musiałam przepracować, żeby po prostu nie bać się też wyjść z nowymi obszarami do uczestniczek tych moich warsztatów, które dla mnie były w jakiś sposób tam, nie wiem, trudne, zaniedbane trochę, a dzięki workbookom, które w trakcie kursu też są do ściągnięcia, do opracowania, to wszystko po prostu bardzo, bardzo pomaga. Wielkie dzięki za tą też info o workbooku, bo ja tak przyznam się, że nawet jak mówię o kursie, to trochę zapominam o tym ogromie roboty, który Eliza z naszego zespołu włożyła. Eliza, słuchajcie, jest na pokładzie Oplotki już od dawna i tu często, wiecie, wspomaga mnie, właśnie pomaga mi tutaj na Instagramie, żebyśmy nadążały po prostu odpowiadać na każdą wiadomość. Ona mnie oznacza, jak, że Aga, odpowiedz, bo ktoś się odezwał, nie, że tak jakby pomaga, ale też Eliza właśnie siedziała nad całą treścią kursu i Eliza zamieniła tak jakby to wszystko, co ja w formie wideo nadawałam, w formie takich lekcji, na taki właśnie workbook i bardzo doceniam i dziękuję, że o nim wspominasz, bo mam wrażenie, że ona potrafiła to jakby ubrać w taki sposób, że to nie tylko jest to, co obejrzeliśmy i robimy notatkę, tylko jeszcze jakby wyłapywała takie pytania, które ja często tak rzucam w eter. Zadaj sobie pytanie, czy tak, czy tak. I tak sobie odpowiedz, jakby jak jest po twojemu. Ona to wszystko włożyła do workbooka i mam wrażenie, że to też jest taka fajna pomoc naukowa, że czasami sobie gdzieś tutaj oglądamy to wideo, albo nie wiem, na spacerze odpalamy na słuchawkach, ale jak się siada do workbooka, to tam są konkretne pytania i jak my sobie na nie odpowiadamy, to tak jakby wychodzi jakby ta nasza metodologia warsztatu, bo dla mnie fakt, żeby jakby moją ambicją było, żeby z tego kursu nie wychodziło osoby, które robią identycznie warsztaty według tej metodologii, tylko żeby odkrywały swoją autorską metodologię. I dzięki za to, bo mam wrażenie, że ten workbook robi robotę, że my tam po prostu... On bardzo robi robotę, dlatego że też część rzeczy można właśnie zrobić na gorąco, tak? Po prostu intuicyjnie zupełnie pozapisywać różne rzeczy, a potem wrócić do tego i spojrzeć z perspektywy godziny, dwie godziny później, albo warsztat, dwa warsztaty później i dużo z tego wyciągnąć. Nie? My też się zmieniamy przecież i mamy inne podejście do swojego zdania, tak? Tylko krowa zdaje się zmienia. Podobno. Więc to jest super, bo naprawdę można też sobie pozapisywać swoje różne pomysły i potem dać sobie informację zwrotną o tym, które z tych pomysłów działają, a które nie, tak? To jest ciągły po prostu proces. Dla mnie by było najgorsze to, gdyby któraś z dziewczyn, która przychodzi do mnie, powiedziała, że była nuda. Dokładnie. Tak, bo to już było. A dzięki temu, że możemy, mamy do czego wracać, możemy sobie wrócić do jakichś modułów, które wiemy, że na przykład fajnie by było posłuchać tego jeszcze raz i sobie odświeżyć, albo przypomnieć, albo nie wiem, właśnie złapać jakąś dalszą albo bliższą perspektywę, to jest po prostu strasznie, strasznie cenne. Tak. Bo to daje też właśnie to, że no z jednej strony tak, bo to musi być trochę rutyna, taki warsztat, bo on musi mieć początek, środek, koniec, musi mieć wszystko ręce i nogi, ale to naprawdę nie jest klepanie cały czas tego samego, bo my też pracujemy cały czas na żywym organizmie, tak? Każda uczestniczka jest inna, ona przychodzi z inną energią, z innym oczekiwaniem i za każdym razem ta energia w grupie, ja liczę na to, że ona będzie fajna, ale za każdym razem jest też trochę inna. Tak, tak. I ty jako prowadząca potrafisz tym zarządzić. Dzięki, że mówisz o tej energii, bo myślę, że często jest tak, że ten warsztat to jedno to jest merytoryka, jakby
czego my chcemy faktycznie na warsztacie nauczyć. Na zasadzie ktoś przychodzi, jest konkretny temat, konkretna technika, tak? Ale drugie to jest, jakie to jest doświadczenie. Czy to właśnie się czuło, że to było takie lekkie, przyjazne, czy bardziej takie właśnie wyciszające. I trochę mam wrażenie, że czasami, jak jesteśmy na początku, to trochę wychodzi albo nie wychodzi, nie? Że to tak samo wyszło. Natomiast im bardziej jesteśmy zaawansowane, tym bardziej my tym potrafimy świadomie zarządzić. Że jak my chcemy, żeby było wyciszająco, to my wiemy, co zrobić, żeby było wyciszająco. Jak my chcemy naenergetyzować naszą grupę, to my dokładnie wiemy, jakie narzędzia stosujemy, żeby tak się zadziało. Pomimo, że ta warstwa merytoryczna tak czy siak jest dowiedziona. I myślę, że ty też pokazujesz, że po prostu to rozumienie tego, co ja robię, to jest jakby ta druga część, bo my to często robimy, jakoś intuicyjnie po prostu my to wiemy, tak, mamy jakieś takie wyczucie i to robimy, ale druga sztuka to jest tak jakby właśnie, tak jak mówisz, stanąć z boku i umieć się temu przyjrzeć na zasadzie, o, to bym mogła podrasować, o, to się podoba, będzie tego więcej, albo o, to nie zadziałało, dobra, to zabieram, nie będzie tego w moim warsztacie. I dzięki temu te warsztaty są coraz lepsze, ale takie są też coraz bardziej moje, że to nie jest tak, że ktoś może zrobić ten warsztat identyko, nawet jakby wziął gotowy scenariusz, bo to są moje narzędzia, bo ja się z tym lepiej czuję, nie? I trochę mam wrażenie, że wtedy idziemy w kierunku, że wiecie, nikt nas nie podrobi, nie mamy tego takiego poczucia zagrożenia, że konkurencja, że ktoś robi podobny warsztat, no bo po prostu nie zrobi tego tak samo jak mnie, dokładnie. Nie, bo teraz właśnie też przyszło mi do głowy takie skojarzenie, że z organizacją tych warsztatów, w ogóle z prowadzeniem ich, to jest tak jak trochę nizanie takich paciorków na nitkę, nie? Mamy taką nitkę, która jest taką naszą myślą, jakąś przewodnią i te paciorki mogą być różne, mogą mieć różny kolor, niektóre są większe, niektóre są mniejsze, tak? I to dokładnie ten proces tak w sumie wygląda, coś możemy z tego odłożyć, albo jak Pandora, nie? Albo dokładnie, dokładnie. Uśmiecham się, bo widzę ten Ole Jadczak, właśnie niedawno się widziałyśmy na konferencji Forum Sztuki Złotniczej, tam o biżuterii się gadało, więc wiele to chyba tak intuicyjnie sięgamy, po przykłady ze świata biżuteryjnego, ale wiesz co, bo tak patrzę, że dołączają nowe osoby, słuchajcie dziewczyny, my rozmawiamy o kursie prowadzenia warsztatów, ze mną jest uczestniczka tego kursu, która jest na pokładzie i po prostu troszeczkę dzieli się tymi swoimi wrażeniami, opowiada jak to jest od tej drugiej strony, bo wiadomo jak ja mówię jako twórczyni, to tam ja tylko zachwalam, nie? Ale słuchajcie, dopowiem, bo widzę nowe twarze, ja was zachęcam, żeby i do Motando, do Marii zaglądać i zaglądać tu do Oplotki. Kurs, o którym mówimy, to wiecie, ja was tu nie będę straszyć, że o Boże, za chwilę kończymy sprzedaż, musisz dzisiaj dołączyć, więc nie chcę wam tutaj hardkorowo sprzedawać. Ten kurs jest zawsze w naszej ofercie, bo to jest flagowa oferta Oplotki. Do niego zawsze można dołączyć. On zawsze jest na stronie oplotki.pl, w dziale sklep zawsze wejdziecie, jest kurs Prowadź warsztaty rękodzieła po mistrzowsku. Także tu nic nie ucieka, ale gadamy o nim teraz, ponieważ teraz przed świętami ja dołożyłam do tego kursu takie spotkania na Zoomie, gdzie dyskutujemy jeszcze dodatkowo oprócz tego, co się dzieje w kursie, jakby dodatkowo mamy takie dyskusje na żywo, bo idą święta i po prostu dla mnie to jest ten taki bodziec, że słuchajcie, jak odkładacie, a dobra potem, a w przyszłym roku, a tam kiedyś, jak nie wiem, dzieci będą starsze i te wiecie, milion wymówek, które sobie tu możemy wstawić, to ja was bardzo zachęcam do tego, żeby tego nie odkładać na potem, żeby właśnie teraz wykorzystać ten okres świąteczny i teraz spróbować zrobić własne warsztaty, albo jak prowadzicie własne warsztaty, to teraz się odważyć na różne eksperymenty, wprowadzenie pod wyżkę cen, nie wiem, podrasowanie regulaminu, zakomunikowanie pewnych zmian, które chcecie wprowadzić, bo teraz są żniwa, teraz jest ten czas, że wiele osób po prostu teraz właśnie szuka tych warsztatów. Więc słuchajcie, nie będę tu robić sprzedażówki i opowiadać o całej ofercie, sobie klikniecie na Oplotki, jak chcecie sprawdzić, spokojnie znajdziecie ten kurs, nawet tutaj w bio chyba go Eliza dodała. Natomiast Maria, bym cię chciała podpytać, bo rzeczywiście kurs ma taką strukturę, że to są moduły ponazywane tak jak oplotki, o jak oplotki, tam, o jak otwarcie, tak, pyły, otyk i tak jakby to jest tak, żeby zapamiętać nawet te moduły, żeby to było super proste, ale też każde z tych haseł to jest rozwinięcie po prostu takiego procesu krok po kroku, jak konstruujemy warsztat, a oprócz tego są jeszcze bonusy na zasadzie właśnie tam jak zrobić regulamin warsztatu, jak sobie wycenić warsztat, jak prowadzić w online versus offline, żeby sobie też tak porównać, jak te światy tam
i tam, nie wiem, spotkania z księgowymi, które tam nagrałyśmy, czy to na nierejestrowej rozliczyć, czy na działalności, czy przykleić do działalności męża, tak, żeby sobie też wybrać to, co jest najbardziej korzystne na ten moment dla nas, żeby nas nic nie blokowało. Ciekawa jestem, co jakby tobie najbardziej pomogło, co wyciągnęłaś dla siebie z kursu, jakby które z tych elementów, wiesz, były dla ciebie najbardziej jakby takie pomocne tu i teraz, w sensie zajrzałam, wzięłam, wdrożyłam, o, przydało się. No, wszystkie te części modułów, które są lekcjami, tak, to jest w ogóle super rzecz. I tak jak mówiłam już, workbooki, bo to jest rzecz do, wiesz, ty robisz swoją robotę, bo nagrywasz lekcje, a potem ja muszę zrobić swoją robotę, żeby to przepracować, tak? I te dwie rzeczy są spójne bardzo, integralne i to nie można ich podzielić. Natomiast były takie moduły, które dla mnie były szczególnie istotne i wiedziałam, że im muszę poświęcić najwięcej czasu. Dokładnie. Natomiast jeśli, i to jest też fajna rzecz, tak, dlatego że no kurs jest jeden, ale w każdej dziedzinie, każda z uczestniczek myślę, że właśnie znajdzie te swoje obszary do pracy. Tak jak mówiłam wcześniej, że tutaj to jest ok, już myślę, że to mam dowiezione, ogarnięte, a to jeszcze warto się nad tym zastanowić. Fajne jest to, że kurs daje taką możliwość, żeby właśnie krok po kroku te rzeczy sobie przemyśleć, bo my niektóre rzeczy wiemy, mamy i tam z tyłu głowy mamy intuicję, wiemy, że wiemy, ale o nich nie pamiętamy. Dokładnie. Nie pamiętamy o nich, nie wiemy, że warto byłoby zwrócić uwagę na taki, taki, taki aspekt. To jest dla nas być może oczywiste i tak trochę to się znika nam z pola widzenia, nie? Że po prostu oczywiste oczywistości są takie najmniej widoczne, ciemniej pod latarnią. Dokładnie. Więc to jeszcze raz podkreślę, że te workbooki tutaj robią ogromną robotę. No i strasznie fajne są sesje spotkaniowe, tak? Dlatego, że no wtedy te wszystkie nasze rzeczy się zbijają ze sobą, te nasze doświadczenia, które każda z nas ma inne na tych sesjach questions and answers, są cenne, tak? Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest zawsze cenne. No i fajnie, że to nie jest tak, że ja sobie odsłucham, zrobię sobie notatki, zrobię sobie ćwiczenia, odrobię pracę domową i potem zostaję z tym sama, tak? Zawsze właśnie ta możliwość przegadania tego jeszcze z osobami, które przechodzą przez to samo, chociaż to nie jest przechodzenie przez coś strasznego, tak? Nie myślcie sobie, ale przechodzenie przez ten kurs jest fajne po prostu, no. Fajnie jest sobie pogadać z babeczkami, które siedzą w podobnej branży, tak? Niezależnie od tego, czy to jest robienie na drutach, tak jak w moim przypadku, czy szydełkowanie, czy właśnie robienie jakichś rzeczy garncarskich, czy filcowanie, czy florystyka, no to się okazuje, że my pracujemy rękami i z serduszkiem. Dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Ja słuchaj, zaglądam do dziewczyn tutaj na czasie. Dziewczyny, dajcie znać, jak macie pytania, to my chętnie odpowiemy, ale pozdrowienia, bo przed chwilą mówiłyśmy, że poznałyśmy się na tym warsztacie, co prowadziłam z wyceny na targach stacjonarnych, a teraz widzę, że do naszej publiczności. Także Gosia widzę, że też jest z World Fashion. Dokładnie. Właśnie będziemy się widzieć co tydzień. Więc dokładnie, więc pozdrowienia, słuchajcie, bo myślę, że tutaj uderzyłyśmy właśnie w to, że zobaczcie, ten nasz świat jest mały. Wydaje się, że internety są wielkie, wiecie, i czasami te konta takie są, wiecie, napompowane, ale w gruncie rzeczy to jest taka społeczność, gdzie my się tutaj trochę mijamy, spotykamy i tak dalej. I dla mnie to jest chyba ta największa, wiecie, też taka zaleta tej branży, że tu dużo osób się po prostu zna, się mijałyśmy na jakichś targach dziewiarskich, albo jakichś włóczkowych, albo właśnie byłyśmy na jakimś warsztacie ceramiki, bo chciałyśmy trochę wyjść ze swojej bańki, ale no lubimy ten rodzaj rozrywki, tak, żeby właśnie pójść na warsztaty, żeby oderwać się trochę od swojej techniki, trochę skorzystać z innej. Obracamy się jednak w tym świecie właśnie artystów, rękodzielników. I myślę, że tutaj fajnie podsumowałaś, że te spotkania na Zoomie, jak my sobie możemy pogadać, to jest troszeczkę taka pomoc, żeby być w środowisku, gdzie jesteśmy rozumiane. Bo ja sama mam, że jak pójdę do męża i wiecie, i robię dramę, bo o rety miało być 5 osób, bo było zapisanych, jedna pani nie przyszła na warsztat i tak dalej, to on tak patrzy na mnie i takie, o co ta drama w ogóle, o co tu chodzi?
A my tak naprawdę wiemy, że to zaprojektowałyśmy, że tam będzie jakieś ćwiczenie i pięć osób potrzebuje minimum, żebyśmy sobie to zrobiły fajnie z takim jajem i tak dalej, bo wtedy ja jestem szósta i jesteśmy wszystkie do pary, a ty nagle jest nie do pary i lipa. I jakby on mnie nigdy nie zrozumie. I ja już też się pogodziłam z tym, że nie ma z moim mężem co gadać o moich rękodzielniczych rzeczach. Natomiast jak wchodzę do kursu warsztatów i niby jest tak, że to ja jakby inicjuję te kole, ja je prowadzę, no wiadomo, jestem też odpowiedzialna za tą merytorykę, która tam ma być, ale ja mam takie wrażenie, że wchodzę do pokoju pełnego swoich koleżanek, które po prostu kumają czacze. Jak mówimy o pewnych wyzwaniach, czy któraś z nas się dzieli właśnie jakąś trudnością, to jakby jest cała armia osób, które nie tylko rozumieją, ale mają często na to jakieś swoje patenty. Ja sama z pokorą tak dużo się uczę, bo wiecie, no, różne techniki rękodzieła na pokładzie kursu. Właśnie i ceramika, i prasowanie kwiatów, i wiecie, i naprawdę techniki, cały przekrój rękodzieła. Tu akurat rozmawiamy o takiej technice, która jest nam bliska, no bo obie jesteśmy takie dziergające, mięciutkie rękodzieło, ale to czasami też jest ta wartość, że my sobie dyskutujemy i ktoś, kto, nie wiem, robi mydła, popatrzy na nasze dzierganie i mówi: Ej, a ja tak sobie rozwiązuję ten problem. I nagle mamy takie: O tym bym nie pomyślała. No bo wiesz, u nas wszyscy to robią w jakiś określony sposób, tak? Bo trochę też nas determinuje technika. I nagle ktoś z innej techniki ma na to zupełnie inny patent i mówimy: Wow, to by się dało przełożyć na nasze. I to jest takie fajne, że my tam możemy generować pewne innowacje, jednocześnie tak jakby ktoś się tym dzieli i nie ma jakiegoś zagrożenia, że wiesz, o, ktoś teraz to będzie robił tak samo, no bo to jest inna technika, to nawet jakbyśmy chciały, no to niczego nie da rady skopiować, ale dzięki temu też ciągle generujemy innowacje w tych naszych technikach rękodzieła. Czy u ciebie też był taki właśnie moment? Pamiętam, że wczoraj rozmawiałyśmy właśnie o tym szydełku tunezyjskim, wiesz, o takich niestandardowych, trochę niszowych rzeczach. I wiem, że fajnie ci to wypaliło, że trochę warsztaty też pomogły ci trochę porozmawiać z ludźmi, odkryć, że są takie rzeczy, które ciebie też fascynują. No i trochę weszłaś w buty takiej liderki, która stwierdziła: No dobra, to ja się tego dziewczyny nauczę, a później wam pokażę. Jakbyś mogła się podzielić, jak to było, bo to myślę też taka fajna, inspirująca historia. To było tak, że ja prowadziłam właśnie u Gosi Pękali z Wool Fashion wcześniej warsztaty i zastanawiałam się właśnie, co zrobić można dalej. A szydełko tunezyjskie to jest w ogóle taka bardzo fajna technika, która trochę łączy robienie na drutach i szydełkowanie. I będąc uczestniczką wielu targów, no to już zauważyłam, że jest, no każdy ma swoją ulubioną jakąś technikę, nie? Na przykład ja najbardziej lubię robić na drutach, ale potrafię też szydełkować, albo z drugiej strony właśnie są kobitki, które Tak. mówią, no ja potrafię robić na drutach, ale jednak to szydełko to jest taka moja super moc. I rozmawiałam właśnie z Gosią, co tutaj zrobić, żeby w ogóle tych warsztatów szydełkowych to jest dużo mniej niż drutowych. Tak jak sobie popatrzymy na Tak, ofertę tak. imprez targowych, no to głównie właśnie te druty, druty, druty. A kobitki szydełkujące się mogą poczuć takie trochę pokrzywdzone, bo tej oferty do nich jest po prostu siłą rzeczy mniej. Ja nie wiem, czy to wynika, z czego to w zasadzie wynika, bo wiecie, tutoriali wszędzie jest po prostu od groma i trochę, ale to jest Tak. zupełnie, absolutnie po prostu innego. I jasne, że jak ktoś ma samozaparcie, to się wszystkiego nauczy No zapewne, wiadomo. nie? Ale no to nie o to chodzi. I po prostu rozmawiałyśmy o tym, co zrobić, żeby trochę wyrównać opcje, możliwości, żeby też uatrakcyjnić tę Tak. ofertę tak, żeby więcej osób mogło z tego skorzystać. A ponieważ ja, no jasne, potrafię szydełkować, ale właśnie tak jak zawsze mówię, szydełko to nie jest jakiś mój taki mega wymarzona technika, to postanowiłam spróbować szydełka tunezyjskiego, które właśnie łączy w sobie jedno i drugie. Tak. I poświęciłam sporo czasu na to, żeby się przygotować do tego, żeby wiedzieć, że no dowiozę warsztaty. I okazało się, że pierwsze warsztaty, które Gosia właśnie ogłosiła wiosną, cieszyły się tak dużą popularnością, mi się tak spodobały, że Tak. na jesiennej edycji mi się sprzedały w 3 dni te warsztaty. Także mam nadzieję, że to jest fajna, fajna rzecz do tego, żeby ciągnąć też dalej, pogłębiając też o kolejne, już nie tylko przedstawiając podstawy tego, tylko naprawdę pokazując jakieś tam kolejne
etapy wtajemniczenia i myślę, że to jest taka po prostu bardzo ciekawa alternatywa dla tych, którzy z jednej strony czują się tacy związani mocno ze swoją ulubioną techniką, ale też są otwarci na coś może nie tak zupełnie, dokładnie, totalnie odpalonego, niezwiązanego z tym, co do tej pory robili, dokładnie, ale jednak mimo wszystko czegoś zupełnie nowego. Dokładnie, dokładnie. Dzięki, że się podzieliłaś tym info, bo ja sama jak szukałam, wiesz, nawet klientki pytały często w naszym kursie szydełkowania online, właśnie pytały, czy tam też jest taki moduł. Muszę cię zagadać, bo może kurczę jakiś moduł, żebyś mogła nagrać do kursu, bo to często jest taki właśnie most między drutami a szydełkiem i często jest tak, że właśnie ktoś, kto już się uczył na drutach, to inaczej się uczy w kursie szydełkowania niż ktoś, kto nigdy w życiu nie miał dziergania w ręku, tak? To już nie wiem, te moduły na przykład o teorii, co to wełna, co to akryl i tak dalej nie są potrzebne, ale też jakby jak już umiesz władać drutami, to trochę inaczej do tego szydełka podchodzisz, masz pewne nawyki. Więc to tak sobie myślę, to też może być jakiś fajny most, także będę jeszcze cię molestować jakimiś, wiesz, pomysłami. Proszę, proszę. Ale słuchajcie dziewczyny, bo będziemy zmierzać do końca, ja nie chcę Marii, wiecie, wiecznie trzymać, jestem mega wdzięczna, bo wiesz, zrobić pierwszego live'a to wcale ale nie jest takie proste. Ja pamiętam siebie, pierwsze live'y, wiesz, cała czerwona, cała zestresowana i tak dalej, więc świetnie po prostu dźwignęłaś tą akcję. Ja myślę, że doświadczenie warsztatowe tutaj procentuje po prostu, że wiesz, że jak mówić do ludzi po prostu. Ale dziewczyny, jak macie jakieś pytania, chcecie o coś Marii podpytać, czy na temat kursu, czy ogólnie o jej działalności, to słuchajcie, now is the time, to jest ten moment. O, jest Aga Zdunek. Cześć Aga, super, że jesteś. Ja natomiast będę przypominała, o czym rozmawiałyśmy. Rozmawiałyśmy, słuchajcie, o kursie prowadzenia warsztatów rękodzieła. Ja was troszeczkę tak chciałam zmotywować do tego, że jak gdzieś tam z tyłu głowy wam majaczy, w sumie fajny pomysł, w sumie przed świętami parę groszy bym dodłubała, o, może spróbuję, bo to wiecznie na potem, to ja was tak trochę motywowałam, żeby to zrobić właśnie teraz, bo listopad, grudzień to są żniwa rękodzielnicze. Wiele osób ogląda się na rękodzieło, gdzie cały rok w ogóle o nim nawet nie pamięta, ale teraz trzeba prezent, może chce zrobić prezent i to jest ten moment, żeby zrobić te warsztaty, tak? Trochę uchodzi nam na sucho więcej wpadek niż w ciągu roku, tak? Bo przed tymi świętami to trochę jest tak, że przychodzą nawet takie osoby, które tylko przed świętami idą na warsztat, więc to jest czas, żeby testować nowe scenariusze, pierwszy raz przeprowadzić swój warsztat, albo wrócić do warsztatowania, jak mieliśmy przerwę. No i ja wam oczywiście mówiłam o kursie ze względu na to, że tam mamy masę wsparcia. Jak nie wiecie, jak się zabrać za regulamin, jak sobie zrewidować wycenę, to tam są materiały, jak to porozliczać na nierejestrowej, na działalności, na spółce, tak? To są live'y z księgowymi. Jak nie wiecie, jak sobie tą grupą fajnie zarządzić, żeby wiecie, mamy jakieś obawy, że ktoś mi tam powie złe słowo i jak ja to dźwignę. Są na to narzędzia, słuchajcie, nie trzeba wymyślać koła na nowo. No i oczywiście z Marią rozmawiałam z perspektywy kogoś, kto jest po tej drugiej stronie, kto raz, że już ma doświadczenie prowadzenia warsztatu, więc to też tak pokazuje, że to nie chodzi o to, że my nie umiemy. Trochę wierzę, że każda z nas ogarnięta babka, jak wejdzie na salę po prostu szkoleniową, to mamy jakiś taki dar jako kobiety. My potrafimy przekazywać wiedzę, mamy cierpliwość, żeby uczyć. Ale trochę, żeby to podrasować i trochę tak pomyśleć o tych w kategoriach, co mi to zrobi dla mojej marki rękodzielniczej, gdzie to może być kanałem sprzedaży moich produktów, albo jak ja mogę się rozwijać w tym prowadzeniu warsztatów, żeby być właśnie taką liderem. Inspirację. Maria, czy chciałabyś jeszcze jakieś ostatnie słowo dorzucić, bo patrzę, że mi mąż dzwoni zaraz, do niego dzwoni, że zawsze, zawsze w takim momencie. No, chciałam powiedzieć, że po pierwsze to super, jestem wdzięczna bardzo, że mogę uczestniczyć w tym kursie i chciałam powiedzieć, dziewczyny, naprawdę pukajcie do drzwi, łapcie okazję wtedy, kiedy ona jest, bo tak jak mówiłam wczoraj, jedne, drugie się nie otworzą, ale trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme się otworzą i naprawdę czasami warto jest wskoczyć do tej króliczej dziury, powiedz, za tym białym królikiem i naprawdę robić to, co się kocha. Dokładnie, dokładnie tak. Maria, lepiej bym tego nie podsumowała. Dziewczyny, wielkie dzięki, że byłyście dzisiaj z nami na żywo. Dzięki Aga Zdunek tutaj z tych osób, które kojarzę. Widziałam tutaj gdzieś Gośkę z Wool Fashion. Mignęło mi kilka znajomych twarzy. Wielkie dzięki, że byłyście. My tego live'a, słuchajcie, zapiszemy i tam poczarujemy, żeby on był i tutaj u Marii dodany i u mnie dodany, żebyście mogły w razie czego do niego wrócić. Ja was, słuchajcie, też zapraszam, jeżeli w waszym gronie znajomych są osoby, które właśnie gdzieś interesują się tym szydełkiem tunezyjskim, czy
właśnie wybierają się na jakieś warsztaty, żeby koniecznie tu do Marii zaglądały na profil, może gdzieś pofollowowały, czy jeżeli czujecie, że w waszym gronie jest ktoś, komu może się przydać wiedza o prowadzeniu warsztatów, to żebyście podesłały plotki. Będziemy mega wdzięczne, jak po prostu puścicie tego live'a gdzieś tam dalej w świat, jak jest taka osoba, której dobrze życzycie i czujecie, że jakby to, o czym mówimy, może w jakiś sposób pomóc, to będziemy super wdzięczne, jak podacie to dalej. Ja myślę, że teraz no, my stoimy na tym, że po prostu puszczacie dalej w świat informacje, które mogą komuś się przydać. I mam nadzieję, będziemy się widzieć, słuchajcie, w realu. Ja tu tak trochę trzymam kciuki za to, że niedługo sezon, że gdzieś tam będziemy się na warsztatach czy na różnych eventach handlowych, właśnie takich targowych, spotykać. Jednak ta nasza branża to jest taka trochę mała bańka, więc fajnie się znać w online, ale jeszcze lepiej. Lepiej na żywo, tak jest. Dokładnie, dokładnie. Wielkie dzięki, Maria. Dzięki. Super live, bardzo Ci dziękuję za ten czas. Dzięki, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.